Witam i pozdrawiam Was. Kolejny temat dzisiaj: Uwaga na sok z buraków. Tak jest. Bardzo często też piszecie, że ktoś pije z Was sok z buraków, ale niekiedy też pojawia się właśnie coś takiego, że źle się czuje po tym soku z buraków. Czasami bywa też zdziwienie, kiedy ja powiem, że ja nie piję soku z buraków. Czemu go nie piję? Znaczy. Mogę wypić, ale piję przeważnie sok z buraków kiszonych. Ponieważ sok z buraków takich normalnych można wypić, ale jest jedna ważna zasada. Jeżeli go świeżo wytłoczymy, to trzeba go zostawić na 20 minut, przynajmniej żeby on po prostu sobie postał. Sok z buraków ma to do siebie, że on jest bardzo, bardzo energetyczny, i wywołuje różne reakcje u różnych ludzi. Dlatego sok z buraków jak najbardziej jest zdrowy. Z kiszonych uważam, że jest jeszcze zdrowszych, ponieważ tam już jest dużo węglowodanów e, przetworzonych przez tę fermentację, czyli już nie ma tyle cukru w nim. Ale teraz, jeżeli wypijemy sobie taki zwykły sok z buraków, mogą wystąpić dwie reakcje. Pierwsza reakcja to jest to, że ciśnienie kwi pójdzie nam bardzo, bardzo do góry. Są już takie nawet opowieści, właściwie nie opowieści, tylko przekazy od ludzi, że im ciśnienie nawet ponad 200 wyskoczyło tam. Czyli naprawdę było bardzo wysokie ciśnienie po wypiciu tego. To jest właśnie sok z buraków, który się nie odstał te 20 minut i został od razu wypity. Druga strona medalu, to jest inni ludzie, którzy znowu reagują, u nich jest ogromny spadek ciśnienia w tym momencie, niekiedy nawet i do omdlenia rzeczywiście dochodzi, e, czyli po prostu ciśnienie leci maksymalnie w dół i dosłownie nie mamy zero energii, może ktoś to z Was już zaobserwował, że po wypiciu soku z buraków nagle jest taki, oh, nie mam na nic siły i próbuję się pozbierać do kupy, ale coś to za bardzo nie wychodzi może wystąpić też i nudności mogą wystąpić na żołądku mogą nawet wymioty dojść do tego różne takie właśnie rzeczy dlatego na sok z buraków trzeba jednak bardzo uważać i albo go będziemy pić z sok z buraków kiszonych tak jak ja to robię albo jeżeli już będziemy pić z normalnych buraków to zawsze te 20 minut powinien przynajmniej postać w szklance nim go wypijemy i pijemy to tak już małymi łyczkami, najlepiej jeszcze z innymi e, warzywami pomieszane, a nie tak od razu bezpośrednio wypić to jednym duszkiem, że tak powiem. Dobra, także tak wygląda temat e, soków z buraków, ponieważ chciałem Wam to e, powiedzieć, ponieważ już dość często się to zdarza, e, że rzeczywiście ktoś ma problemy z tym, dlatego postanowiłem ten temat zrobić jako mały, krótki, osobny filmik, e, żeby on po prostu gdzieś nie przepadła, ta informacja w innych filmach, gdzieś ją wplotę w środek, to połowa osób może tego nie zrozumieć, nie zauważyć i tego byśmy nie chcieli, że pies przyszedł łapy dawać. Też chcesz być na filmie? Ja, 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 ja. To jest pies, to jest pies, pies, co na siłę chce być w kamerze. nie, nie. Dobra, także... Tyle na, tyle, tyle na dziś. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Hej. Do następnego razu. Pa.